Jestem w jakiejś przestrzeni. Energie były przez chwilkę. Jakby tylko tak musnęły mnie. Potem zaczęły pojawiać się takie białe punkciki, które przesuwały się bardzo szybko, więc to takie było wrażenie, jakbym przemieszczał się. To jest pusta przestrzeń. Są jakieś takie delikatne namiastki energii różnych. To nie są stałe energie. To są bardziej w sensie niestałe, jako przynależące do jakichś istot czy fizycznych, jakby powiedzieć, ciał. To były bardziej energie myśli, bardziej energie takie wykreowane, niefizyczne, o tak nazwę. No tak przelatywały obok. Widziałem kilkanaście punktów. Ich jest dużo więcej, ale te pierwsze to były tak kilkanaście takich świecących punkcików. Ale jeszcze ja je widziałem, że tam są i tam mam dotrzeć chyba. Takie mam, odnoszę wrażenie, że tam mam się znaleźć. Ale to za chwilkę. Jakby tam w tą stronę zmierzam. Nie wiem, co to są te punkciki. Skup się teraz tam, jak podążasz do tego miejsca. Zauważyłam, że już żadna energia specjalna już cię nie otacza. I teraz odczytaj informacje tam w tej przestrzeni, bo jesteś w specjalnej przestrzeni. Czy odzyskałeś twoją wolność? Jesteś wolnym człowiekiem. Czy to miało znaczenie, że już cię żadna energia taka ochronna, dodatkowa nie otacza? Że jesteś taką czapką, niewidką dla ciemnych sił? Odczuj to. Tak jak mówisz, ale to można powiedzieć o tym dużo, bardzo dużo, jakby takich portali, tak można to nazwać, portal lub nić, albo tunel, który połączony był z moją energią lub ciałem też, bo to jedno na drugie wpływa. Ja już teraz tego nie widzę, że to jest. Wiesz co, może trochę powiem o tym, bo to jest takie... Dla mnie jest to oczywiste, ale to dosyć fajnie wygląda nawet, żeby o tym opowiedzieć. Każda energia, każda myśl, każde słowo, każde ciało, każdy organ, wszystko posiada swoją energię. I teraz, jeżeli coś powiemy, to wysyłamy przekaz taki energetyczny. Jeżeli coś myślimy, to też tworzy się, ta myśl tworzy jakąś energię. To jest ta energia, którą można telepatycznie odczytać też. To tak jak się właśnie telepatycznie odczytuje myśli lub zdarzenia, lub ktoś odczuwa, że coś się wydarzyło. Gdzieś telepatycznie potrafi odczytać tą, jest na tyle wrażliwy, że odczyta tą energię pewnego zdarzenia na przykład. I to nie jest tak, że ta energia po prostu została wysłana i ktoś ją złapał. Ta energia
ze zdarzenia, jakby tworzy taką nić. Tak samo jest ze słowami, myślami, czynami. Te energie, które my tworzymy, jakby kumulują się wokół nas, a czasami w nas i tworzą taką jakby... można to trochę porównać do fontanny, ale to jest bardziej taki jakby... taki portal mały, taka nić, sznurek, nie wiem, żeby tego... To nie wygląda jak sznurek czy nić, tylko to jest taka jakby wiązka energetyczna, która wychodzi w przestrzeń. I teraz w zależności, jakie są te energie, tak one łączą się z innymi energiami o tej samej wibracji. Jeżeli myślimy o czymś źle, w sensie negatywnym, to takie negatywy łączą się z innymi negatywami, tworząc tak właśnie takie połączenie, czyli portal. I przez ten portal można też otrzymywać negatywne energie. Więc te energie, które mnie jakby przygotowywały do podróży, one jakby te portale tak przygaszały, jakby takie, żebym czuł się bezpiecznie, żeby nic na mnie nie wpływało. A teraz te energie tylko tak musnęły mnie i ja też nie widzę jakby takich właśnie tych małych portali, które łączą mnie z czymkolwiek. Także tak jak powiedziałaś, że jest jakby taka czystość wokół, większa czystość. Ale to też właśnie to nawet o czym żeśmy rozmawiali przed chwilą, że ten stan jakby tej wolności, czystości energetycznej powoduje takie troszkę wyobcowanie, że jakby to wszystko, co nas otacza, przestaje jakby należeć do nas. To jest takie odczucie, że to już nie jest, nie należy do nas. My wiemy, że to fizycznie należy do nas, ale już jakby zostało odcięte te połączenia energetyczne, zostały podcinane. Że to, co wokół nas się znajduje, przestaje mieć jakieś takie znaczenie większe. Rzeczy, które się wokół nas znajdują, one tylko spełniają funkcję. Już nie mamy jakiegoś takiego do nich przywiązania. Mhm. A ty się, to jest, odzyskałeś wolność. Mhm. Wolność przez to jest wolność wkoło ciebie. Nie masz nie jesteś przywiązany do niczego. Bo przywiązywać się do czegoś czy do kogoś, to nie jest wolność. Mhm. Tak. Tak, dokładnie tak. Niewolenie. Dokładnie tak. Tak to się odbywa. To jest, to już nawet nieraz żeśmy o tym mówili, że człowiek, który nie trzyma dystansu do pewnych rzeczy, do pewnych zdarzeń i ludzi, tylko ulega im, ulega sytuacjom, w których zazwyczaj są jakieś emocje, ulega ludziom, przy których też są pewne emocje, jakby właśnie wypuszcza taką myśl, która łączy się z taką osobą i to cały czas nas ciągnie na różne strony. To jest też takie, jakby można powiedzieć, uwięzienie i takie wsadzenie na plecy obciążenia takiego ciężaru. Im szybciej się od tego człowiek uwolni, tym jest lżej jakby funkcjonować. I to też otwiera na inne jakby na inne doznania, inne odbieramy energię, odczuwamy tę energię, że ona jest wokół nas, bo mamy jakby do tego już miejsce. Potrafimy to odczuć. To odczucie połączenia się ze źródłem. Tak, to przede wszystkim. Otwarte. To jest otwarte. To przede wszystkim. To jest otwarte wtedy, tak. Jestem bardzo malutki, to tak a propos tej przestrzeni, gdzie jestem. To jest ta wolność, Michał. Jestem taki malutki, słuchaj, i to wyglądam jak taki jeden ze świecących punkcików i wokół mnie jest taka potężna, potężna przestrzeń, wiesz, takie, no. Tak. Mam pytanie, tam jeszcze właśnie odbierz te informacje, bo jeszcze za chwilę dostaniemy informację, weź już za chwilę przybędzie, zobaczymy.
jaką podróż przygotował, ale odczuj ty jako to pierwszy, czy ten numer niewolniczy, który człowiek po urodzeniu tutaj jest w tą, na listę niewolników tym numerem przypieczętowany, też obciąża duszę, istotę duchową, że mają zasięg ciemni, wszędzie wiedzą, w jakim kątku zaświata ta dusza się znajduje. Nie chodzi tylko o Numer. Tak. Numer jest ziemski. To jest ziemskie, ale pod tym numerem kryje się, jakby to ująć, pod numerem, sam numer jako cyfra jest to ziemskie, tak. Ale ten numer jest jakby symbolem, jakby takim symbolem energetycznym. Kod energetyczny. Taki kod energetyczny, tak, który jest podczepiony i to jest jakby taki GPS dla ciemnych. To jest taki jakby nawigator, który jakby wskazuje. To jest właśnie to połączenie, o którym mówię, że czasami właśnie te negatywy połączone są. Znaczy one zawsze się łączą, bo i pozytywne energie, negatywne się łączą. Kiedy masz podpięty taki znacznik energetyczny, on może być też symbolem, właśnie tak jak w tym miejscu, znaczy na to miejsce jest oznaczony jako numer, to jest taki znacznik energetyczny. I to nawet, można o tym więcej mówić, bo nawet ostatnio miałem taką rozmowę z kimś, że symbolika ma bardzo duże znaczenie, też w formie tatuażu, w formie jakichś blizn. To, jakim symbolem się oznaczamy, to ten symbol jakby wywołuje, nie wywołuje, tworzy, to wygląda jak tworzenie się takiego połączenia właśnie energetycznego. Więc tak jak mówisz, że te cyfry są, to one są ziemskie, ale jakby od strony energetycznej to jest taki znacznik energetyczny. Dlatego właśnie te rytuały są też bardzo ważne, żeby jakby to podczepić mocniej, jakby to zapieczętować, te połączenie. Po to są wykonywane rytuały. Żeby włożyć więcej energii. Każda myśl i każda intencja ma jakąś energię. I im więcej przy tym się dzieje, więcej energii się wkłada, tym jest to mocniejsze. Więc w zależności od rytuału, im więcej ludzi bierze w tym udział, im bardziej większe są przeżycia przy tym, tym ten znacznik energetyczny jest jeszcze mocniejszy. Tęguje. Także tak, te cyfry są takim znacznikiem energetycznym, takim drogowskazem. No i ta nawigacja może wychwytywać te dusze w przestrzeni. I tak się dzieje, i tak się działo. Przychodzi mi, że tak się dzieje, i tak się działo. I to w dalszym ciągu to nawet w drugą stronę działa. To nawet działa w drugą stronę, dlatego, że ta nawigacja, że tak w cudzysłowie nazwę to nawigacją, ale to połączenie spowodowało w ludziach takie zmiany energetyczne, że ci ludzie są do tego jakby uzależnieni są od tego. Zmanipulowani. Tak, tak. O, to jest to słowo. Zmanipulowani. To oni są od tego uzależnieni, więc swoimi czynami też będą zasilać. To nie tylko otrzymują jakby te połączenie, ale też sami dają te połączenie z własnej woli, bo sami to zasilają poprzez właśnie obrzędy, poprzez różne rytuały, poprzez myśli, oddawanie czci. To jest zasilanie. Dlatego tak siedzą w tych religiach i zasilają właśnie te pieczęcie. No. Tak, tak, to można powiedzieć. Ja teraz widzę,
To jest ciekawe, bo widzę tam, gdzie byliśmy ostatnio. Widzę tą przestrzeń. Jeszcze tam nie jestem, ale widzę tą przestrzeń. I widzę takie jakby w tym podziemiu to było tak, jest taka jakby kula w skale jakby wykuta. Jest bardzo gładka. I z takich pęknięć wychodzą takie korzenie, nie wiem, takie nici. Gdzie to miejsce się znajduje? To jest Watykan. To jest to miejsce, gdzie byliśmy wcześniej. Ale ta przestrzeń jest pusta. Jest pusta, tylko te... Właśnie dlatego mi zostało to pokazane, że wychodzą przez te pęknięcie jakby skalne, jakby takie... To nie jest fizyczne, tylko to jest energetycznie. Ja to widzę, jak to ta przestrzeń i wychodzą takie ciemne jakby nici, takie pnącza wychodzą. To są właśnie... Przerwało. Ludzie dalej wierzą w swoją religię, więc... Michał, mówię, że... Powtórz zdanie, tak. Bo krótko się zacięło coś. Mówię, że ludzie w dalszym ciągu... Tak, to są właśnie te zasilania od ludzi. Ludzie dalej wierzą w to. I ta wiara to jest jakby w to, to jest jakby oddawanie energii. I w dalszym ciągu to się tam dzieje, to się tam takie pnącza widzę, które się łączą. W dalszym ciągu ludzie są uwięzieni, jakby przytrzymani w tym. Więc ludzie będą budować znowu swojego, w cudzysłowie, diabła. To póki ci nie zrozumieją, gdzie są, to będą to budować. I tak to właśnie zawsze się odbywało, przychodzi mi, że to zawsze tak się odbywało. Są tak zmanipulowani ludzie, że uważają, że cierpienie jest drogą do Boga. Więc im bardziej będą cierpieć i sprawiać cierpienie innym, tym bardziej będą uważać się za tych bardziej religijnych, świętych. I tworzą te połączenia cały czas. Cały czas. Jestem już na miejscu. Miejscu, opisz to miejsce. Ja to widzę z bardzo daleka. Jestem takim punkcikiem, który świeci i widzę więcej punktów, które świecą przede mną dookoła. To są drzwi. Te wszystkie punkciki to są te wszystkie... To jest forma przejścia? Poczekaj chwilkę, bo to jest bardzo... Wzruszające, muszę powiedzieć, że to jest bardzo wzruszające. Zawsze widziałem jedne drzwi, wiesz, stawałem przed schodami i szedłem w kierunku jednych drzwi, a teraz widzę je setki. Jakbym był, no, widzę je setki. To są właśnie te punkciki, do których zmierzałem. To już nie są drzwi. To już są tylko przejścia, to w zależności, które wybiorę, tam jakby połączę się z nim i to przejście, ten portal da mi możliwość wejścia tam, gdzie prowadzi. Jest to inne w ogóle odczucie. Dlatego, że jesteś wolną, jako wolna istota, dlatego to wszystko tobie się teraz ukazało. Bo jeszcze chyba tak. Miałeś i nie każde przejście było dla ciebie jeszcze gotowe, dlatego że ciemni mogli ciebie śledzić. Zgadza się? Tak. Wiesz co, nie mam odpowiedzi, czy to z tego powodu, ale odczucie jest tego takie, jakbym... Wiesz co, to jest tak jak... Nie wiem, jak to nazwać. To tak jak człowiek, który wskoczy do morza, jest uwięziony, bo wie, że musi wrócić. Musi wyjść z tej wody. W pewnym momencie musi z tej wody wyjść. I to
to jest coś, co trzyma człowieka, jakby na takiej uwięzi troszkę. To w cudzysłowie jest więź. To jest ta myśl, że musi wrócić na brzeg. A w tym momencie jakby tej myśli nie mam. Jestem w tym miejscu, gdzie jestem, w tej przestrzeni i jakby nie mam tej myśli o swoim ciele, o swojej jakby środowisku, w którym mieszkam i żyję. To jest też tak, to jest jakaś forma takiej wolności. No. I to mi da, chyba dało tą możliwość zobaczenia tej szerszej rzeczywistości duchowej takiej, no, energetycznej. Dobrze, ja teraz będę na to miejsce, ja zapraszam Wezus, przyjacielu. Będziesz towarzyszył teraz Michałowi i twojego przewodnika duchowego. Michał, zapraszamy tutaj na to miejsce. Oni są, obserwują, ale... Oni by pojawili się, momentalnie stanęli przede mną i takim jakby... No nie przeszli, tylko jakby tak przeleni. Znaleźli się za mną teraz. Przywitam się. Dziękuję za przybycie. No witają też. To jest takie odczucie. Przyjemne odczucie. W ogóle dużo rzeczy się zmieniło, wiesz? To już jest jakby trochę takie... Jesteś wolną istotą, Michał. Wiesz co, ale odczucie jest kompletnie inne. Ja nie muszę ich widzieć, albo nie muszę ich na nich patrzeć, żeby odczuwać ich jakby intencje. To jest takie inne, o tak nazwę. Nie powiem, że dziwne, ale inne to jest. Przenikanie informacji. Tak, coś w tym stylu, wiesz. Nie, wcześniej to było takie bardziej donośne, bardziej można powiedzieć słyszalne. A teraz to po prostu przypłynęło, tak jak powie wiatru. I ja już wiem to, co oni chcieli przekazać, także odczucie jest tego, że są zadowoleni, też się cieszą ze spotkania. I teraz to jest jak spojrzenie w oczy drugiemu człowiekowi i rozumiesz, co ta osoba czuje, kiedy spojrzysz w oczy osobie, która cię kocha, to widzisz to w oczach. Nie trzeba o tym mówić. To jest podobnie, tak można to nazwać, podobnie. To jest ułamek sekundy i już to wszystko jest we mnie. Czy byś już chciał coś przekazać, zrozumiałam? Nie wiem. Pierwsze, co mi przyszło, to powiedział, to jest wszystko twoje. To tak tylko, że tak powiem, się pokazał. I był ten gest, kiedy pokazał to ręką i znaleźli się za mną. Tak to ujął, że to jest wszystko twoje. I teraz właśnie ja bym chciała poprosić, żeby Jezus wytłumaczył, czy to jest powiązane z tym, że zostałeś uwolniony z tego numeru niewolnika ziemskiego? Czy to jest z tym związane? Tak, jest to, mówi, że jest to powiązane, dlatego że są przestrzenie, do których jakby jest mi pokazane, że ja bym wszedł z takim właśnie połączeniem w przestrzeń i to nie jest dobre. Nie powinienem znajdować się w pewnych przestrzeniach z takim właśnie połączeniem. Im bardziej jakby będę się pozbywał takich negatywnych połączeń, co się już dzieje, i mówi, że to też sam zauważasz, tym łatwiej ci będzie wiele rzeczy odczuwać. I łatwiej ci będzie podróżować w tym sensie, że jakby odwiedzać takie przestrzenie. Nie wszystkie przestrzenie są, przychodzi mi, że nie wszystkie przestrzenie są jasne i nie są ciemne. Są przestrzenie, które się budują dopiero lub rozwijają i one muszą zrobić to,
te przestrzenie muszą mieć jakby wolny wybór albo tą czystość. Więc nie można tam ani wnieść ciemnej energii lub jakby pomóc ciemnej energii tam się przedostać, ani jasnej. Ta przestrzeń, ona się tworzy i ona ma się stworzyć w harmonii. Więc na etapie tego tworzenia nie powinno się ingerować w ten sposób. Samoistnie musi się rozwijać. Samoistnie, tak. To tak jak człowiek, który na przykład człowiek, który jest chory, nie powinien wchodzić w niektóre miejsca. To coś w tym stylu. To, że człowiek jest chory i znosi tą chorobę bardzo, bardzo dobrze, w sensie takim jest silny i nie czuje się chory, ale jeżeli ma taką chorobę w sobie, to nie powinien wchodzić w pewne miejsca, żeby ta choroba nie zainfekowała innych. Tak samo jest z ciemną energią. Możesz mieć jakby takie połączenie, możesz, bo ciemna energia cały czas gdzieś wokół ludzi krąży. Tylko ją dopuszczamy lub nie dopuszczamy. Tak samo jest z jasną energią. Ale to cały czas gdzieś krąży i pewne takie właśnie rzeczy jak przyrzeczenia, jak zaklinania, tak to pokazuje się, lub pewne rytuały jakby tworzą takie połączenia też. Także no, to chodziło o to, żeby nie wchodzić w pewne przestrzenie, kiedy miało się kontakt właśnie z takimi ciemnymi energiami. To też, żeby to tak nie wyglądało jakoś strasznie. Ciemna energia to nie jest tylko taka, która nas jakby ściąga w dół. W sensie takich mrocznych energii. Ciemna energia to jest po prostu wszystko, co nie świeci. To jest ta równowaga. Bo bez ciemności nie zaczniesz jakby jak nie doświadczysz ciemności lub jej nie zobaczysz, nie będziesz szukał światła. Dlatego jest to równowaga. Dlatego ta ciemna energia zawsze będzie gdzieś wokół. To jest nauka dla nas. Nie chodzi o te ciemne siły niszczycielskie, to chodzi o... O równowagę tylko. Chodzi o równowagę i chodzi o naukę. To jest inna energia. Tak, dokładnie, to jest inna energia. Energia ciemna, jak my to nazywamy ciemną, to jest nic innego, jak tylko jakby takim... Nie da się nazwać inaczej, tylko nauką. To jest balans, to jest napięcie, to jest... Widzisz, nawet taki przykład, kiedy ktoś coś powie do ciebie nieprzyjemnego i chcesz jakby powiedzieć odpyskować czy oddać, to jest ta ciemna energia, która cię czegoś ma nauczyć. Teraz, jeżeli odpyskujesz, czy obrazisz tą osobę w sensie takim, żeby oddać tej osobie za to, co ona zrobiła, czy powiedziała, to jest ta właśnie lekcja, to jest ta ciemna energia. Jeżeli powstrzymasz ją, nie odezwiesz się, nie wypuścisz więcej jakby tej ciemnej energii z siebie, to jest właśnie ta lekcja. Ale jeżeli zaczniesz to robić, to ta energia ciemna będzie rosła. Tak jak i jasna, tak i ciemna rośnie. Jedna i druga potrafi uzyskać świadomość w zależności od jej wielkości. Jedna i druga uzyskała samą świadomość i zaczęła żyć. Energia światła zrobiła to jako pierwsza. I z energii światła wydobyła się właśnie energia ciemna. To jest ta mała niedoskonałość, która nas uczy doskonałości. Tego nie da się ominąć. Nie da się, żeby było tylko światło. Nie ma tak. Tak mi przychodzi. Ciemna energia musi być obok. Nie nauczy się doskonałości, jeżeli nie zobaczysz
jakby błędów. Musisz popełnić czasem błąd lub zrozumieć ten błąd. Nie zawsze popełnić, ale zrozumieć ten błąd, żeby nauczyć się być perfekcyjnym lub jaśniejszym. O, to tak możemy nazwać. I żeby właśnie nie wszystkim kojarzyło się ta energia ciemna właśnie z tymi mrocznymi istotami, które jakby nabrały swojej świadomości i chcą chłonąć więcej i ściągać tej energii więcej od różnych istot, czy to są ludzie, czy inne cywilizacje. One chcą chłonąć, żeby budować tą energię, powielać. Ja mówię tu o energiach takich malutkich, dosłownie jak malutka chmurka, która gdzieś tam krąży. Taki mały wirek, to widzę, taki mały wirek, który sobie gdzieś tam krąży wokół człowieka. To są właśnie takie energie, które nie były pożądane właśnie w przestrzeniach, które mają tworzyć się neutralnie i naturalnie. Czeka sobie, czy ktoś skorzysta z niej, czy nie. Dokładnie tak. Tak to można nazwać. Jeżeli człowiek przełknie albo pociągnie tą energię i ją zdubluje, no to ta energia urośnie i dalej będzie krążyć wokół. Jeżeli tego nie zrobi, to ta energia będzie słabnąć. Akurat ta energia będzie słabnąć i ona może się przyczepić albo popłynąć dalej do innej jakby istoty. Ale to jest właśnie, to jest ta lekcja, to jest ta nauka dla nas. I to zawsze będzie. To będzie zawsze. Jezus, mam pytanie, czy już jest podróż przygotowana dla Michała, czy mogę jeszcze o coś poprosić? Michał wie, gdzie będzie. Przyszło mi. Michał wie, gdzie będzie. Dobrze. Tak, mi już pokazane zostało. Dobrze. Gotowi. Będziemy, ale mówi, że tak. To chodziło o to, że ja wiem, gdzie będę, ale może zawsze zapytać o coś w tym znaczeniu. Nie wiem, czy to w trakcie, czy już na końcu Michała podróży, czy jest możliwe, żebyśmy mieli wgląd w paru ludzi, czy chodzi o te kopie, czy jak to się nazywa, cyborgi w ludzkich ciałach. Są osobistości, które kierują ludzkością. Czy sprawdzić ich? Czy rzeczywiście jeszcze są, czy to są ich tylko sobotwory? Mi się to wszystko teraz przepływa, wiesz? To wszystko, o czym mówisz, to przechodzi, tak przelatuje przeze mnie. Jest cały czas jakby takie przychodzi mi, że nie jest to najważniejsze. Nie jest to najważniejsze w tym momencie jakby. Ale mi się cały czas to pokazuje. Zaraz jakby opowiem o tym, co... Bo tego jest dosyć dużo, w sensie jego przekaz i to, co się pokazuje. Więc nie wiem, cały przekaz wygląda w ten sposób, że są ludzie, którzy nie są ludźmi. Mówię tak, jak ja to odczuwam, jakby te słowa przychodziły przez mnie. Są ludzie, którzy nie są ludźmi, których energia jest bardzo taka pusta. Ci ludzie nie znają ani światła, ani ciemności. Nie, to znaczy, że nie mają wyboru. Oni są pozbawieni wyboru. Nie mają własnego myślenia, ani jakiegoś takiego punktu odniesienia. Nie widzą ani krzywdy. No, tak można to nazwać, jak cyborgi, ale ja nie czuję w tym jakiejś maszyny. W sensie, że robot, czy coś takiego. Klony? Bardziej w tym kierunku. Bardziej w kierunku jakiegoś sklonowania.
Ale ci ludzie mają. Jakby są wyczyszczeni, ja nie wiem, jak to nazwać. Odczucie jest takie, jak to mi się przewijało tak przeze mnie. Jałowi. Jałowi bardzo. Wezius powiedział, że to nie ma w ogóle znaczenia. I to chodzi o to cały ten przekaz, że nie ma znaczenia, kto. Znaczenie jest tylko, co to spowoduje. Nic więcej. Nie ma znaczenia, kto pokazuje pewne rzeczy lub przekazuje pewne rzeczy. Nie ma znaczenia to, kto jakby w kogo wierzymy. Znaczenie jest to, co to spowoduje. Więc to chodziło o to, że to nie ma znaczenia, kto kogo widzimy. Znaczenie jest, co się będzie działo później. Czy te klony są tutaj na... Klony są... Słucham jeszcze raz. Czy te klony są tworzone na planecie Ziemia? Przychodzi mi, że tak. Przychodzi mi, że to jest lewa od noga jakiegoś... Jest jakieś miejsce pod ziemią, które wygląda jak taki duży lej. Nie jest to jak dziura, w sensie nie jest to tak jak wywiercona struktura, w sensie dziury okrągłej takiej, tylko bardziej taka stożkowa w dół, ale smukła i długa. I od tego odchodzi taka jakby odnoga, jakby takie pomieszczenie. Dziura o kształcie smukłego, długiego leja w ziemi i od tego mniej więcej troszkę niżej niż środek odchodzi taka druga dziura po lewej stronie. I tam jest to jakieś pomieszczenie, gdzie jest to tworzone. Tak ja to widzę. Czy możesz się unieść? To jest na zamówienie. I możesz to unieść się i kontynent wskazać? Wiesz co, mi przyszło jakby zachodnie... Znaczy wiesz co, jak ja się uniosłem, to zobaczyłem tą dziurę, to jest zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej, poniżej Kalifornii, jakby na samym dole Kalifornii. Praktycznie przy granicy. To jest jakby dolna część stanu Kalifornia. Przy oceanie. Widzę tą dziurę. Ja taką mam ochotę. Ale to jest jakby na zamówienie. Robione. To nie jest tak, że jest to... To jest ten odczucie, jakie się tam ma, jak się na to patrzy, że to jest produkt na zamówienie. To nie jest robione... To nie jest konstruowane albo robione. Czy tworzone w jakimś negatywnym celu, ani w pozytywnym oczywiście, ale ci, co to tworzą, nie mają złych zamiarów, oprócz tego, że mają stworzyć coś. To jest jakby produkt na zamówienie. Bardzo zaawansowany produkt na zamówienie. Takie jest to, jest tego odczucie. To posiadają tą technologię. Skąd uzyskali tą technologię? Do tworzenia właśnie klonów. Technologia pochodzi z jakiegoś odkrycia. Tutaj na Ziemi? Tak. Zostało odkryte to i dużo technologii z tego pochodzi. To się niedawno wydarzyło. Około 40, 40, 50 lat temu.
jakieś mniej więcej 40, ponad 40 lat temu. Bliżej 40. Odczucie jest, że około 40. 43 może. Gdzieś bliżej 40, ale po więcej niż 40. Coś zostało odkryte i stamtąd wyszło dużo technologii, które zapoczątkowały jakby przeskok technologiczny. Ten przeskok technologiczny my dopiero teraz zaczynamy widzieć. W sensie to, co nas zaczyna otaczać, to zaczynamy widzieć. I oni mają, to co my widzimy, to są takie zabawki tylko w porównaniu do tego, co oni jakby dostali, co było jakby znalezione. Ktoś musiał na tym się rozeznać, na tej technologii. Tak, i to cały czas jest jakby odkrywane, bo ja nie wiem, nie widzę tej formy, nie wiem czemu. Przychodzi mi, że to jest w jakiejś bryle mocnej, takiej jakby taka bryła. Nie wiem, jak tą bryłę można do czegoś porównać. To jest taki wielościan. Trochę jak kryształ. Tylko, że to... To chodzi o bryłę, która ma ileś kątów. I te kąty mają znaczenie. Ale nie widzę tego, co zawierają to. Co zawiera jakby informacje, które są w tym zawarte, są jakby zrobione, nie wiem, to ująć, określić. Tak jak człowiek wchodzi do hali jakiejś i słyszy echo, kiedy się odzywa, to jest dźwięk, który odbija się od powierzchni płaskich i z powrotem trafia do ucha, to wtedy słyszymy echo. Tak samo w tej bryle te informacje zostały zawarte w taki sposób, że odpowiednie jakby odpowiednie wywołanie tych informacji powoduje odbicie i dopiero można uzyskać tą informację. Może tak. Te kąty mają znaczenie w tej bryle. Michał, Jezus tobie pomoże. Czy ja to rozumiem, że jeżeli ma być stworzony klon, bo mi to echo się skojarzyło, to dana osoba wchodzi tam do tej bryły, jakby ta inżynieria kopiuje tą postać i tak jest klon tworzony, czy na podstawie czegoś innego tworzą? Ja to widzę teraz, jak to tak to oglądam, to wygląda jakby, żeby stworzyć klon, trzeba wydostać, jakby wywołać właśnie, trzeba wydostać jakąś informację z człowieka lub przedmiotu, który chce się skopiować. I w jaki sposób ta informacja, czy jest to DNA, czy jest to na przykład skład atomowy, połączenie cząsteczek atomowych, musi w jakiś sposób się, to się musi wydostać i to w jakiś sposób ma przejść jakiś proces, żeby wróciło na to miejsce. I już, nie wiem jak to określić. To tak jak właśnie stoisz w tej hali i zaczynasz krzyczeć i słyszysz to echo, jak się odbija, ale to
to tak samo jest ta informacja jakby z ciebie, która wychodzi, odbija się i z powrotem trafia, ale ciebie już tam nie ma. I w taki sposób jakby powstaje klon. Trafia w pewne miejsce ta ilość informacji i jakby tworzy klon. W tym miejscu, skąd ty jakby wypuściłaś ten dźwięk, tą informację. Ale ja to widzę tylko jakby energetycznie. Ja nie widzę tego fizycznie. Nie. To te klony... tak to wygląda energetycznie. O, tak to można powiedzieć. To jak... Czy te klony posiadają duszę? Posiadają energię. Czy ta energia też... Wiesz co, już sekundkę. Bo to się ma połączenie właśnie z tym odbijaniem się informacji o tym. Ja to energetycznie widzę. Teraz już ci chyba, nie wiem, mam wrażenie, że ja widzę ten... Ja nie widzę tego fizycznie. To jest takie... Dlatego ciężko jest o tym mówić, żeby zwizualizować to fizycznie, ale powiem to, jak to wygląda energetycznie. Jeżeli wychodzi informacja, ta energia o człowieku, ona jakby odbija się od różnych miejsc, od jakby tych płaszczyzn i wraca w to samo miejsce i buduje tam właśnie tą całość ciebie z tych informacji, z tej energii, którą ty wypuściłaś. Ciebie już tam nie ma, ale już jesteś budowana w tym samym miejscu. I teraz te odbicia jakby niosą coś ze sobą. Jakby te odbicia tych informacji, za każdym razem jak się odbiją, to coś jakby powiększają się i coś niosą ze sobą. Jak zapytałaś, czy mają duszę, to ja zobaczyłem jakąś formę energii, która jest bardzo... Jak to powiedzieć? Nie jest rozwiniętą energią. To tak jak... Kiedyś mówiliśmy o zwierzętach, czy mają duszę. I mówiliśmy, że zwierzę, jakby nad zwierzętami, w zależności od ich wielkości i ich rozwoju, jest jakby jeden duch, który nad nimi czuwa. I takie zwierzę czasami potrafi się odłączyć energetycznie, dlatego że jakby łapie samą świadomość, od tego ducha się potrafi jakby odczepić ten kawałek energii i go posiadać. Bo na przykład stado ryb, które jest, można w cudzysłowie powiedzieć, głupiutkie, bo ona nie ma jakiegoś światopoglądu, nie jest tak rozwinięta energetycznie, tak jak nasze dusze. To jest duch, który się opiekuje tym. Ale jego rozwój jest trochę inny. Tak samo i te jakby energie są jakby takim niedorozwiniętą duszą. Nie wiem, jak to nazwać. Ona nie świeci, nie jest ciemna, ale jest jakby niedorozwojem takim w sensie energetycznym. To nie jest to samo, co nasze dusze, które mają wolną wolę, które potrafią przetwarzać informacje, znaczy odczuwać informacje, odczuwać energię, które mają jakieś pragnienia, miłość, wiesz. To są jakby takie stworzone sztucznie, niedorozwinięte jeszcze do tego ciała energię. Tak to widzę. Jakby to też było jakby trochę takie... Ta energia jest programowana, żeby mogła funkcjonować? Tak, ona jest programowana. Mhm. I dlatego właśnie może to, jak się odbija za każdym razem, to przyciąga jakby więcej, jakby to się powiększa, jakby to całość rosła. Tak to wygląda z energetycznej strony. I te klony są takim właśnie, można nazwać cyborgiem, ale nie ma to nic wspólnego z jakąś taką świadomością własną. To jest, stoi daleko poza świadomością. Nie ma świadomości swojej, a może tak. Takie jest odczucie.
wiesz, z drugiej strony, bo możemy my nazwać siebie też klonami, dlatego że jesteśmy klonowani, z, może nie klonowani, ale tworzeni z połączenia energii dwóch osób. I jesteśmy efektem jakby połączenia dwóch osób. Tutaj można powiedzieć, że jest podobnie, ale to nie jest to z dwóch osób, tylko to jest jakby kopia drugiej. Kopia jednej osoby może taką. I to jest pod takim jakby pod taką kontrolą, że to jest dosłownie tak to wygląda jak produkt, czyli to trzeba w jakiś sposób zaprogramować, nauczyć to coś lub tą istotę nauczyć pewnych rzeczy. Ale z drugiej strony ta energia, którą ona niesie ze sobą, jest też bardzo na niskim poziomie rozwoju. Więc to chyba tylko można zaprogramować na jakąś funkcję, nie wiem. Tak to wygląda. Jest to energetycznie, w porównaniu do nas energetycznie jest, te istoty są bardzo, bardzo płytkie, bardzo puste. Zimne. Tak, tak można to nazwać. Więc jak nazwałaś cyborgiem, tak też można nazwać, że to jest taki wytwór, tak jak lalka, może tak, tak jak lalka. Ta inteligencja. W przypadku tym tutaj nie widać w ogóle inteligencji. Tutaj jest jakby, można to w jakiś sposób jakby wpływać na zachowanie, ale to nie jest tak, że ten, ta istota jakby jest samobieżna, tak. To tak jak małe dziecko, nie, po prostu nie wie nic. Trzeba uczyć. Trzeba nauczyć. Czynności zaprogramowane. Tak, coś w tym stylu. To trzeba uczyć. To chyba idzie w szybkim tempie takiej stworzenia klonu, bo ta wysoka technologia na pewno to tworzy w szybkim tempie. Nie ma, że latami to trwa? Nie. Ja nie widzę tego, jak szybko, ale to nie są lata, ani nawet miesiące. To bardziej jest określone, jakby odczucie jest takie do, nawet do godzin, że to w godzinach się liczy. I jakby w godzinach. Ale czy to jest 200 godzin, czy to jest 10, wiem, odczuwam to jakby, że to w godzinach się liczy. Michał, odczuj jeszcze, czy tam tą technologię obsługuje człowiek? Tak. Nadzoruje? Tak. To oni muszą mieć do innych cywilizacji, że wiedzą, jak to tworzyć. To są właśnie technologie, które zostały odkryte. Jedna z technologii, które zostały odkryte. To, co się dzieje, jest to, co my wiemy na Ziemi. To jest taki czubek góry lodowej. To, co się dzieje, to, co się dzieje, że tak powiem, dookoła. Jakby w cudzysłowie w podziemiu. I przychodzi mi też, że dużo rządów w sensie ludzi u władzy, o, tak bardziej to jest odczucie ludzi u władzy, oni też nie wiedzą wszystkiego, ale ich jakby ich wiedza przy tych finansach jakby jest wdrażana w praktykę. Więc jest im łatwiej do pewnych rzeczy dotrzeć. I te rzeczy zostały podejmowane i zaczęły być testowane i tworzone. Jest też wiedza właśnie o energiach. Odczucie jest takie, że na temat, a propos energii, na temat energii było bardzo dużo wysiłku włożone, żeby tę energię w jakiś sposób badać. Dlatego przychodzi mi też, że nie, dlatego się nie uczy o tym. Dlatego nie ma takiego, nie ma takiej potrzeby, ani takiej, wręcz jest to ukrywane. Uczy się nas o wszystkim, o
pieniądzach uczy nas się o rzeczach bardzo mało potrzebnych, a nie uczy nas się o najważniejszym. O prawdziwości właśnie tej realnym jakby istnieniu człowieka. Dlaczego istnieje? Co go zasila? Jak się jakby buduje energię? Jak się obniża, że tak powiem, odporność energetyczną? To jest to, co nam idzie. To jest to, czym jesteśmy. I to jest wiadome dla bardzo wielu, ale jest to próbowanie zatarcia tego. I to jest pokazane, nawet teraz tak widzę to, że jest pokazane nam to na takim właśnie dosłownie dla idiotów. Dokładnie tak to wygląda. Nas się uczy o kaloriach, proteinach, o węglowodanach, o wszystkim tym, co jakby buduje ciało fizyczne. Buduje budulcem ciała fizycznego. Ale nikt nie uczy nas, że w dalszym ciągu czy proteiny, czy węglowodany, czy tłuszcze, czy cukry, czy cokolwiek innego, jest to też energia. Od tego powinniśmy zacząć, że my jesteśmy tak naprawdę zlepkiem energetycznym, który ma swoją świadomość. Tego nie uczą. To jest utajniane. To jest, każdy, kto o tym mówi, jest nazywany albo jakimś, nie wiem, czarownicą, albo jakimś psychicznym człowiekiem. Nie jest to już tematem jakimś. Dla tych, którzy o tym wiedzą, jest to bardzo poważne badania prowadzone w tym kierunku. Bardzo poważne badania. Ale już... To już jest tak, jak właśnie mówię w tym momencie, że to już jest tworzenie, kopiowanie. Także już no teraz się ludzkość dowie. Co już jest, a co nie jest jeszcze udostępnione oficjalnie. O. Dobrze, chociaż... Przychodzi mi, że to wszystko wyschnie. Że to wszystko wyschnie, jest takie odczucie przyszło do mnie. Że to wszystko jakby zostanie... jak to powiedzieć... przewietrzone i to wyschnie. O, tak można to nazwać. Że nie będzie to działać więcej z tymi klonami, rozumiem. Chodzi o to, że energie, które budzą się na Ziemi, ludzi, którzy zaczynają dostrzegać światło, tworzą, tak jak wcześniej mówiliśmy o tych połączeniach, też tworzą taką sieć jasnych połączeń, wręcz taką sieć połączeń. Te energie będą wzrastać, będą oddziaływać na też inne energie. Tak jak ogień i woda. Im więcej ognia, tym woda szybciej wyparuje. Im więcej wody, tym szybciej zagasi ogień. W tym momencie jasne energie będą jakby neutralizować te ciemne wokół. To wszystko, co nie jest zgodne z naturą, będzie wyczyszczone i usuwane. I też widzę, że to się teraz dzieje. To wszystko się dzieje. To jest tak, jakby pyłek ci wpadł do oka i oko zaczynało łzawić, żeby oczyścić. Tak samo teraz Ziemia reaguje. Tak Ziemia łączy też ludzi, łączy energię ludzi, żeby to wszystko razem zaczęło czyścić, jakby tak zmazywać te wszystkie takie naleciałości. Tak ja to widzę. Na moje odczucie takie klony też nie mają długiego istnienia, bo ta energia kiedyś w nich się wyczerpie. Tak, ja to widzę, że to jest taki produkt dosłownie, to ma jakąś gwarancję chyba nawet, nie wiem, że to jest produkt, to nie jest traktowane jak to powiedzieć. Na jakiś czas. Tak, to się wymienia, to się wyrzuca. Dobrze. Michał, to teraz... Właśnie tam powiedziałeś, że wiesz, gdzie. Tak.
przekażesz? Zacznijmy od tego. Tak, idziemy do Watykanu. To na samym początku widziałem i dlatego Rezus powiedział, że ja już wiem. Idziemy w to samo miejsce. Tam, gdzie pokonałeś? Tak. Trzeba zamknąć tą przestrzeń, przychodzi mi. Ona musi być zamknięta. To może spowodować chaos, ale ona musi zostać zamknięta. Chaos w czym? W ludziach. Lepszy chaos niż nieszczęście wieczne. Chodzi o to, że pewne energie przestaną zasilać ludzi. Po tym jakby zamknięciu tej przestrzeni pewne energie przestaną zasilać ludzi lub oddziaływać na tych ludzi. I utrata pewnych takich energii może spowodować jakby taki chaos wewnętrzny w człowieku. To tak jakbyś powiedziała komuś, że jego Bóg nie żyje. I ta osoba zaczęłaby w to wierzyć, to tak może wywołać taki chaos. Tak samo jest z tym. Tylko, że tu już nie chodzi o słowa i manipulacje, tylko chodzi to o odczucie energetyczne. Że ale to trzeba mówić. Że to trzeba zamknąć. Ja nie wiem, jak jeszcze. Gdzie cię Wezus towarzyszy i twój przyjaciel? Gdzie cię w trójkę? Tak, ale jestem z przodu. Oni będą poza tym. Oni będą poza tą kulą. To wygląda jak taka... Jakbym był wewnątrz kuli, która jest wielkości około 30 metrów. Może większa. Może i większy nawet. No ale nie jest to gigantyczne. To jest po prostu taką jakby, jak widzę w porównaniu do siebie, to jest takiej wielkości. O średnicy jakieś 30 metrów. To trzeba wypalić. Przychodzi mi, że to trzeba wypalić. To wszystko, co zostało tam, musi się po prostu, to trzeba zamknąć i wypalić. Tak mi przychodzi. Co się dzieje? Michał? Obserwuję to dookoła po prostu. Obserwuję to dookoła. I opowiadaj. Czuję takie uderzenie od dołu. Potężne uderzenie od dołu. Potężne. Jest to nieprzyjemne? Nie, wręcz przeciwnie. To przeze mnie przejdzie ta energia i to wszystko, te pozostałości, które tam były, które żeśmy zostawili, to wszystko tam ma być spalone i to miejsce jakby zamknie się. Tam już nie będzie do tego dostępu. Tam będzie po prostu pusto. Tam już nic nie będzie. I tam nie będzie też dostępu dla nikogo. Dobrze. To zostanie taka dziura po prostu zamknięta. Tam to miejsce po tym oczyszczeniu, jakby spaleniu, tam już się nic nie, jakby nie zawiąże, żaden zalążek, żadnych będzie energii. Na jałowy. Tak, tak, tak.
Tak, ale też nikt nic nie będzie miał o tym dostępu. Czy ci na górze, w tym Watykanie, też to poczują, którzy jeszcze tam są? Stracą dużą. Stracą duże zasilanie. Ci na górze stracą duże zasilanie, przyszło mi. Skończy im się temat. Ta przestrzeń, ona jakby zniewalała dużo ludzi i przestała to robić. Ale ludzie w dalszym ciągu jakby tą przestrzeń utrzymywali poprzez wiarę w to miejsce. I to trzeba odciąć i zamknąć i wypalić te wszystkie połączenia, żeby tam już nie było. I w tym momencie jakby ci na górze stracą duże zasilanie, takie duże oddziaływanie. To będzie się wiązało z tym, że przestaną widzieć sens w tym, co robią. Nie będzie tej manipulacji. Ta manipulacja jakby zdechnie, przyszło mi takie, zdechnie dosłownie. Takie przyszło mi słowo, zdechnie. Nie wiem, czemu to się ładuje od spodu po prostu. Stopy świecą, moje stopy świecą w tym momencie. Całe ciało zaczyna świecić, idzie tak w górę. Matką Ziemią, czy ona też nie zasila ciebie? To stamtąd idzie. To idzie od dołu. Zaczyna świecić wszystko. Już przy kolanach, już cała ta część dolna nóg świeci, dosłownie świeci. Tylko, że to światło, które przechodzi przeze mnie, to nie jest samo ja. Gorąco aż. Przyjemne gorąco. Już czas. Co się dzieje? To już się dzieje. To wychodzi, to światło wychodzi ze mnie jakby tak. Rozszerza się i jakby nie pali, bo nie widać ognia, ale jakby to wszystko tak. To światło, jak się rozszerza, to ono jakby tak powoduje takie małe drobinki, wszystko, co odstaje, wszystko, co jest, nie powinno tam być już. Ono tak niweluje, tak dosłownie to wygląda, jak się takie rozbłyski i to się nie pali ogień, po prostu rozbłyska i zanika. Piękne światło. Ale naprawdę to jest takie, aż mi teraz łzy lecą. To jest takie niesamowite. Zapieczętowane jest już. Zapieczętowane. Już to jest tak zrobione, że to wszystko, co tam było i mogło się stworzyć, tam już nie powstanie. To jest takie odcięcie się jakby komunikacji centrali. O, to jest takie zlikwidowanie, zamknięcie centrali. Tak to można nazwać. To, gdzie się to wszystko łączyło i skąd wychodziło, jest upadek kanu. Wyczyszczony. Mówi, że ludzie dostaną możliwość własnego myślenia. Ludzie będą dostali możliwość patrzenia na własne oczy, bez mydlenia tych oczu. Nie wszyscy to wykorzystają, wiele ludzi to zmarnuje. Wielu nie poradzi sobie z tym.
ale energie muszą się odłączyć. To wszystko musi się rozłączyć. Jest zbyt duży nawał tych energii, zbyt duży chaos tych energii i to musi się zacząć rozdzielać. I tak się będzie też tworzyło. Dobro, teraz. Energia wróciła z powrotem do ziemi, ale czuję tą siłę. Czuję, dosłownie czuję. No. Zabierze ze sobą. Tak. Tak, ale to jest naprawdę niesamowite uczucie, wiesz, to takie było jakby ktoś przez stopy wpompowywał jakby wodę, wiesz, i z miękkiego ciała po prostu, wiesz, stawało się twardsze i trysnęło tym. Takie właśnie to było uczucie, jak ta energia wchodziła i aż trysnęło. I, no. Jak się czujesz? Jak naładowany akumulator. Naprawdę, to jest takie odczucie siły. To jest uczucie siły takie. No. Rzeźkości i siły. Jest naprawdę to przyjemne. Bym się nie zdziwiła, jak nagle ci cali kapłani zaczęli w sukniach kwiaty chodzić. Tak mi się to skojarzyło. Szok dla wiernych. Wierni pozostaną wierni. Tak mi przyszło. I wolna wola. I wolna wola, tak. Co się dzieje teraz? Tak. Więc już ja bym tak powoli jakby unoszę się do góry. Stamtąd. Zadowolony? Szczęśliwy? Wiesz co, ta energia zostawiła takie, wiesz, poczucie takiej siły, takiej niezależności, wolności, słońca, światła. Wiesz, to może to są takie odczucia, takie, które mam teraz. Takie, wiesz, być... nie wiem, jak to nazwać. Jak wrócić, jak z ciemnego, zimnego, lodowatego kraju znaleźć się na pięknej, słonecznej plaży, otoczony przyjaciółmi. To jest takie odczucie właśnie. To jest takie odczucie, które przyszło dosłownie w parę sekund. Więc jest. Jak te dusze wracają po odejściu z ciał fizycznych do domu. Tak. To tak można nazwać. Dla wielu dusz jest to uwolnienie się. Dla wielu dusz jest to coś nieznanego. To zależy. To wszystko zależy, jak dusza czego doznała, w jaki sposób przeżyła. Czy otrzymała manipulację na tyle, żeby ją zmanipulować, w sensie oddalić od światła, czy nie? Każdy ma czas jeszcze, tak. Żeby powrócić do światła. Oczywiście, że tak. To można zobaczyć też na przykładzie, tak jak nieraz mówiłem, że wszechświat jest wszystkim, my jesteśmy wszechświatem i wszystko jest wszechświatem. Tak wszystkie pewne rzeczy powtarzają się na każdym, jakby w każdej gęstości. Tak jak dusza wchodzi w ciało, żeby czegoś doświadczyć, czegoś się nauczyć, bo nie może wszystkiego się nauczyć w tej gęstości, której jest. Tak samo człowiek wchodzi w jakieś społeczeństwo, w jakąś grupę, czy jest to praca, czy krąg znajomych wchodzi, bo czuje, że chce tam być, chce poznać coś nowego,
coś go fascynuje w tym. Dopóki nie zostanie w jakiś sposób manipulowany, to wszystko jest okej. Tak samo jest z duszami. Dopóki nie zostanie manipulowany w intrygi, to ma to swoją wolność, wraca do domu i cieszy się, że tam był, że mógł spotkać takich ludzi, czy mógł uczestniczyć w pewnym wydarzeniu. Chciałby to powtórzyć raz jeszcze. A czasami się zdarza tak, że człowiek znajduje się w jakimś społeczeństwie lub mniejszej grupie lub pracy, czy szkole, czy różnych miejscach, gdzie może być zmanipulowany i poprzez właśnie pewnych ludzi, poprzez pewne intrygi, jakby staje się niewolnikiem sytuacji. Czy jest to praca, gdzie człowiek słyszy różne rzeczy, czy jest to szkoła i wtedy wracając do domu cały czas siedzi myślami w tej grupie, cały czas coś męczy, cały czas coś nie daje spokoju i chce wrócić znowu, musi wrócić, żeby coś naprawić lub coś zmienić. Tak samo jest z duszami. Czasami dusza musi wrócić, żeby coś zmienić. Jeszcze nie urosła na tyle, że najpierw musi zmienić siebie i uwolnić siebie. Wtedy stanie się wolna. Także to takie, no, to wszystko tak samo działa. Tutaj mam. I to, co się właśnie dzieje, to to, że ludzie zaczynają rozumieć, że największą wolność, jaką może dać duszy taki człowiek, to jesteśmy my. To nie jest Kościół, to nie jest odrzucenie Kościoła, to nie jest odrzucenie religii, to nie jest odrzucenie rodziny, odrzucenie wrogów. To nie jest odrzucenie. To jest po prostu świadomość, kim jestem i nie wybieranie tego. Umysł ziemski. Tak. To jest to, żeby tego nie wybierać, a nie odrzucać. Niech to sobie istnieje. Ale ty tego nie wybieraj. I tak zacznie się właśnie dziać, że coraz więcej ludzi przestanie to wybierać. Będziemy z tym żyć, będziemy żyć obok tego, będziemy to widzieć, ale nie będziemy tego wybierać. Ale nie będziemy poświęcać swojej energii, żeby to odrzucać od siebie cały czas. Bo to nas też pogrąży. I pogrąża. Walka z czymś nas pogrąża. Dlatego nie odrzucajcie tego, po prostu nie wybierajcie tego. Wtedy to przestanie dla was istnieć i na was wpływać. Tak jak teraz widzę taki przykład właśnie, jak dwie osoby są ze sobą i jedna drugą odpycha, nie chce jej. Ile poświęca swojej siły, energii, żeby odepchnąć od siebie. Wystarczy jej nie wybierać. To jest tak mniej więcej taki przykład. Tak samo i ze wszystkim innym. Niech se Kościół stoi, gdzie stoi. Niech się ludzie modlą tam, gdzie się modlą. Niech sobie żyją nasi wrogowie, gdzie sobie żyją. Po prostu nie wybierajmy tego. Nie myślmy o tym. Zostawmy to. A to przestanie dla nas istnieć. I nie przyłączajmy się, nie interesujmy się tym. Dokładnie. I to wtedy uwalnia duszę. To uwalnia duszę. To uwalnia nas. To uwalnia nas od tego. Michał, przyszła mi taka myśl w tej chwili. Chodzi o ten słynny adenochron. Rytuałów. Tak. Przyszła mi taka myśl. Czy to ten adenochron, czy to nie potrzebują klony, czy to nie jest pożywienie dla klonów, żeby ich utrzymać? W tej chwili to przepłynęło przeze mnie, żeby się spytać. Ja jeszcze tego nie widzę, ale odczucie było, że w tym pytaniu jest, że to pytanie ma duże znaczenie, może tak, co chodzi o ten temat. Ale tego tak. I dlatego tego też trzeba dużo. To nie chodzi tylko o klony. To nie chodzi tylko o klony.
nawet widzę, że rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale nie nazwaliśmy tego w ten sposób. To nazwane było po prostu energią, która musi być non-stop zasilana, non-stop musi zasilać. Energia strachu, energia nienawiści, wszystkie te energie niskowibracyjne, ciężkie energie, są destrukcyjne. Są bardzo destrukcyjne. Są destrukcyjne i dla duszy, i dla ciała. Każde obciążenie takimi energiami powoduje bardzo duży chaos w ciele fizycznym. Bardzo duży chaos. Energia jakby natury, energia źródła, jakby ma odcięty dopływ do takiego ciała, więc nie może go jakby regenerować. Energie te niskie, te ciężkie, one dają dużą moc, ale one muszą być jakby, nie wiem jak to, jest to tak jak można porównać z kawą. Jeżeli chcesz być na pełnych obrotach, to musisz pić kawę co chwilę albo brać jakieś inne płyny, które wiesz, powodują w tobie tą adrenalinę. Inaczej po prostu ciało musi odpocząć i zacznie po prostu, jak to się mówi, słabnąć. Słabnąć, tak. W tym przypadku słabnięcie to jest organy, to są wygląd skóry, widzę, że skóra, no całe ciało. Więc to zasilanie musi być non-stop, żeby utrzymać ciało jakby w ryzach i być takim silnym, tak, silnym, pięknym, czy nie wiem, ładnym. Po to jest ta energia. Ale tego trzeba dużo, żeby to cały czas. Ale jak się odetnie ten dopływ tej energii, co się robi wtedy z ciałem? Ciało zacznie umierać. Zapada się. Tak, dlatego że ciało jest szybciej się rozkłada, dlatego że jest tak mocno wyeksploatowane, że ono po prostu już bez tej energii tego ciała nie ma co trzymać. Ono zacznie po prostu się rozpadać. Może nie tak, że będą odpadały ręce, ale po prostu ciało przestanie utrzymywać swoje funkcje, że tak powiem, fizjologiczne. W takim porządku. No. I tej energii właśnie trzeba. I tutaj właśnie mam odnośnie, tak jak zapytałaś, to było takie odczucie, że to jest ważne pytanie a propos tych klonów, to mam wrażenie, takie odczucie, że ta energia adrenochromu też ma wpływ na te klony, ale nie widzę tego, żeby one były jakiś substytut tego musi być, bo nie czuję tego, ani nie widzę. Jakby one bardzo dostają mało energii z tego adrenochromu. Jakby taki jakiś mały substytut. Nie jest to jakby pełne. Nie jest to, co jakąś małą część dostają z tego. O tak mogę to nazwać. Ale to ich zasila? Przytrzymuje jakby przy życiu? Utrzymuje przy życiu. To ich nie zasila. To utrzymuje ich przy życiu. Aha. Ich, można powiedzieć, żywot jest bardzo taki... wszelkie funkcje działają na 10%, tak możemy nazwać. Ograniczają się tylko do ruchu i przyjmowania bodźców. Do nauki, nie wiem, do manipulacji jakiejś takiej. Bo są manipulacje też wprowadzane, żeby taką osobę, taką istotę jakby wpływać na taką istotę. Ale w porównaniu do człowieka to ta istota jest bardzo taka, nie jest rozwinięta. Jest bardzo, jest duża różnica między człowiekiem a tą istotą, więc ta istota nie potrzebuje tak dużo energii i wystarczy utrzymywać w takim stanie wegetacyjnym. Pół
tłusty łeb, ale tak, zaprogramowany sztucznie i przyjmowanie właśnie czegoś, co utrzymuje ich przy życiu. Tak. I to jest ten produkt. That's it. Dosłownie. To jest ten produkt. I dlatego tak się nasiliło właśnie z tym porywaniem dzieci i do tych celów. Tak. Tak. No to mamy. No trudno, mamy ten czas na wypływ prawdy, tej rzeczywistości, tak? Tak. Żeby człowiek się obudził. Wiedział o tym. Energie się rozdzierają i to wszystko będzie wychodziło cały czas. Cały czas. Nie wszyscy zobaczą. Ci, co chcą, zobaczą. Ci, co nie chcą, nie zobaczą. Ci, co chcą, zrozumieją. Ci, co nie chcą, nie zrozumieją. No, taka jest rozdzielność tych energii. To jest manipulacja też. Dobrze, to jest wszystko, co było do zrobienia tam? Tak. Przyszło mi, że tak. Ja już jestem poza tym. Cały czas tak w górę się umyśliłem. Bardzo się cieszę. Michał, taka była moja prośba. Wgląd tu, w to miejsce, gdzie ja jestem. Czy jest możliwe, Bezus? Ja już to widzę. Dobrze, opowiadaj. Jest skupisko. Wygląda jak piramida trochę. Nie sięgam tak głęboko, bardziej jestem przy jest to skupisko, jest to w tym miejscu, mogę ci powiedzieć nawet, w którym ja widzę tego najwięcej. Tam, gdzie jest cytryna rośnie, jak się wchodzi do centrum harmonii i rośnie cytryna, to tak jakby między cytryną a ścianą domu. Tak można to powiedzieć. Wypływa taka energia. To wygląda jak fontanna. I jak ja widzę tą jasną energię, która wypływa, to ona ma formę jakby stożka. Z miejsca, skąd wypływa, więc to wygląda troszkę jak piramida. Pod ziemią jakby. Ale to nie jest. Jest to odczucie, jest troszkę fizyczności. Ja nie wiem, czy dobrze odczuwam, ale to jest takie odczucie, że jest to portal, który jakby tak wypuszcza właśnie. Takie, jakby taka mała czakra, nie wiem jak to nazwać. Coś, co wypuszcza energię. To tam się znajduje, tak ja to widzę. Takie czyste, cieniutkie, takie nie nitki, tylko takie strumienie światła wylatują. Jest to energia. I ta energia czemu służy? Odczytaj, poczuj to, odczytaj. Dotknij tę energię. Oczyszczenia. To jest energia, która oczyszcza i harmonizuje. Nic więcej jakby nie odczuwam z tej energii. Pierwsze to było takie oczyszczające. To tak jak wkładasz, wiesz co, odczucie było takie, jakbym włożył rękę do zimnej wody, do czystej zimnej wody. Czujesz, jak
to zimno przenika przez skórę, aż oczyszcza, ta ręka staje się taka czysta. Tak samo było z tą energią, tylko że to nie jest zimno, tylko ciepłe, ale te także właśnie oczyszcza. I dlatego przychodzi mi, że tyle zwierząt tam jakby ciągnie do tego miejsca. Mhm. To jest natury takie oczyszczanie. I jako ciekawostka, której ty, Michał, nie wiesz, w tym miejscu, które określiłeś, to mamy naturalne źródło pod spodem. O, widzisz. No. I tam właśnie wypływa ta energia chyba. Ale źródło to jest wodne źródło. Tak. Bo kiedyś nawet jest zabudowana ta ściana. Tam jest kiedyś mieli tą studnię. To jest zabudowane i teraz jest podciągnięte gdzie indziej są ludzie, tak. Ale tam jest. No widzisz. Bo woda jest. Może stąd to odczucie zimnej wody. W sensie takiego porównania. No i jest to takie czyszczące, naprawdę czyszczące i harmonizujące. No, także bardzo, bardzo przyjemne to jest. Dziękuję ci za to. Ale to jest jeszcze to, żeby to nie było takie, jakby powiedzieć, takie... To, co wypływa, oczyszcza i harmonizuje i to ma wpływ na bardzo szeroko, jakby bardzo szeroko. To nie jest tylko to, że to wylatuje w górę i się rozchodzi. To ma wpływ jakby tak na całą tą przestrzeń tam wokół. Dlatego wszystkie koty, psy się schodzą tutaj. To ma taką właśnie, taki ma wpływ na tą przestrzeń. Są takie miejsca na Ziemi, jest więcej takich miejsc na Ziemi, gdzie uwalniana jest taka energia, może nie taka sama, nie identyczna, ale są takie miejsca też na Ziemi, gdzie są uwalniane takie energie. W niektórych miejscach, takich miejscach, działy się takie dziwne rzeczy. Ludzie stali jakby doświadczali różnych rzeczy nienaturalnych, może tak. Dużo tych miejsc, widzę, zostało przykrytych. Przejętych. Ale są jeszcze miejsca wolne, właśnie tak jak u ciebie. Są takie miejsca wolne, gdzie właśnie emanują taką energią, której jakby nie widać, ale ona ma duży wpływ. Te miejsca, które jakby emanowały energią, którą można było zauważyć, czyli... Harmonizuje. Tak, ale jeżeli na przykład ktoś był w zasięgu takiego źródła, które miało dużą energię, ciężką w sensie mocną energię i doświadczał jakiejś wizji lub został uzdrowiony lub to są właśnie energie, które przechodząc przez człowieka w jakiś sposób porządkują jego energetykę. To tam właśnie te miejsca były przejmowane najczęściej. To były miejsca kultu, później były przejmowane przez jakieś świątynie, jakieś takie miejsca niedostępne już więcej dla człowieka. No. Cieszę mi się, że nasze rancho jest właśnie jeszcze wolne, wolne. Wolne, tak. To jest taka energia czysta. Dobrze, to dziękujemy za te informacje. I będziesz, Michał, powracał, tak? Dziękuję się serdecznie. Jeszcze ja tutaj mam Bezus. Prośbę do ciebie. Możesz, Michał, przekazać. Właśnie ta znowuż podróż moja wczorajsza. Powiedziałam ci. Może Bezus masz jakieś informacje, bo ja tylko w części pamiętam. Pierwszy z tym przyszło, że to należy tylko dla ciebie. Nie wiem. To jest tak, jakby to było dla ciebie. Wskazówki informacji. To tak, ale to są tylko dla ciebie. Dobrze, dziękuję za to. Michał. Serdeczne dzięki. Mówił Bezius jeszcze, że
bo ja tak, to była moja myśl, czemu jest jakaś tajemnica. Nie chodziło o ciebie, tylko chodziło w ogóle, czy powinna być w ogóle jakaś tajemnica. Bezus właśnie powiedział, że to nie chodzi o tajemnicę, tylko czasami chodzi o to, że niektóre rzeczy nie będą, jakby nie każdy może pewne rzeczy zrozumieć, więc nie każdy powinien o tych rzeczach wiedzieć, dopóki ich nie zrozumie. Jeżeli zrozumie, to zobaczy te rzeczy. Jeżeli nie zrozumie, to nie będą mu pokazane. Inaczej to nie działa. Najpierw to zrozum, a potem zobaczysz. Dlatego pewne informacje, które dostaje każdy człowiek, są dla niego i tylko dla niego. A jak będziesz się chciał z tym podzielić z innymi ludźmi, to zobaczysz, którzy rozumieją, a którzy nie. Zobaczysz to od razu. Dlatego właśnie tak powiedział, i to nie chodzi o tajemnicę. Tylko chodzi o to, że pewne rzeczy są tylko dla ciebie, bo tylko ty jesteś w stanie to zrozumieć. Dziękuję. Jeszcze, Michał, chciałeś coś przekazać, czy to już na dzisiaj? Mieliśmy ustawić. Nie wiem, czy bym chciał coś przekazać. Myślę, że Jezus. Chciałbym to, co ja bym chciał powiedzieć od siebie. Wiem, że to nie jest łatwe i łatwe do zrozumienia od razu, ani do jakiegoś wdrożenia w życie od razu. Ale ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że im częściej wybieramy światło, tym łatwiej się żyje. Dużo, dużo przyjemniej. Życie nabiera celu. Wtedy dopiero się widzi cel jakiś taki. W doświadczaniu. Prawdziwość swojego istnienia. Tak, tak, coś w tym stylu. Coś w tym stylu. No na pewno nie zeszliśmy na ziemię, żeby doświadczać w takich dziwnych sytuacjach, małych problemach, które powodowane są i przez nas, i przez ludzi obok, które nas jakby tak dociskają. Dusza nie schodzi po to, żeby zajmować się takimi rzeczami. Dusza schodzi na ziemię po to, żeby doświadczyć czegoś, czego nie jest w stanie doświadczyć tam, gdzie ona jest, lub stamtąd, skąd pochodzi. Jeżeli dusza chce doświadczyć miłości innej, to zejdzie w przestrzeń, gdzie ta inna miłość jest. Jeżeli chce doświadczyć miłości między rodzicem a dzieckiem, zobaczyć różnicę w tym, jeżeli będzie chciała poczuć nienawiść, bo będzie chciała wybaczyć, bo tam, gdzie ona jest, nikt jej nienawidzi. Nikt jej nie nienawidzi. Więc jak ona ma zrozumieć wybaczenie? Czyli jakby powiększenie tej miłości na przekór komuś. Więc chodzi w przestrzeń, gdzie jest to możliwe. I przyjmuje to na siebie. Przyjmuje pewne rzeczy negatywne na siebie po to, żeby mogła wybaczyć. W tym samym momencie okazać tą miłość, której nie mogła doświadczyć tam, gdzie była. To buduje duszę i buduje źródło. Dlatego nie warto zajmować się, nie warto wybierać takie małe jakby problemy. Starajmy się tego po prostu unikać. To naprawdę potrafi jakby wyczyścić i zharmonizować środowisko, w którym żyjemy. No, to tak chyba ode mnie, nie wiem, tak. Moje życie, mówię o tym, dlatego, że moje życie też wygląda tak jak innych. I moje życie też wyglądało tak jak innych. I też skupianie się było na wszystkim, co mnie otacza, tych wszystkich kolorach, gadżetach, sytuacjach, ludziach. To wszystko, co było wokół, chciałem to mieć.
kiedy już to mam, zrozumiałem, że to nie było to moim celem. I wiele rzeczy zacząłem się pozbywać. Im więcej rzeczy zacząłem się pozbywać, tym jaśniej mi się żyło. Łatwiej. Łatwiej się oddychało, łatwiej się zasypiało, łatwiej się funkcjonowało, łatwiej się odpoczywało. No, także tak chyba. I za każdym razem, jak jestem w takiej podróży, to właśnie to widzę, więc to też dało mi bardzo dużo do takiego jakby zmiany pewnej świadomości, przewartościowania swojego życia. Co jest potrzebne w życiu? Być szczęśliwym. Być szczęśliwym. Być szczęśliwym. Nic więcej nie potrzeba. Nic. I wtedy się jest gotowym odepchnąć od siebie dużo niepotrzebnych. Wtedy się tego nie wybiera. Wtedy się po prostu tego nie wybiera. I ta wolność zaczyna. Tak. Tak. Jeżeli człowiek sobie zda sprawę, że ma wszystko, czego mógł chcieć. Ale to niepotrzebne jest. To więcej już nie jest potrzebne. To ci kradnie czas twojego pobytu tu na ziemi. Tak, tak, dokładnie. Wiesz, i to tak jak żeśmy mówili, wiesz, na początku, że w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że ten dom, który człowiek buduje całe życie, przestaje mieć znaczenie. On zaczyna spełniać tylko funkcję. Więc to wszystko, co jest wokół mnie otacza, jakby zaczyna tylko spełniać funkcję. Wiesz, tak jak wchodzisz do sklepu, widzisz rzeczy, które mają jakąś funkcję. Tak samo ja mam takie odczucie też. Ludzi odbieram już nie to, co mówią, czy jak to mówią, tylko to, co od nich płynie. Dlatego łatwiej też jest mi jakby nawiązywać kontakt z ludźmi lub mieć kontakt z ludźmi, bo to, co oni mówią, nie jest dla mnie w jakiś sposób fascynujące. Mnie bardziej przyciąga do nich tym, czym oni emanują. Jeżeli nie emanują tym, co na przykład dla mnie jest dobre, to staram się jakby nie wybierać takiej osoby, jako wiesz, jakby dla mnie bliskiej osoby. Jeżeli widzę, że ktoś emanuje tym, czym na przykład ja emanuję lub staram się emanować. Jeżeli widzę w kimś blask lub światło, z taką osobą nie trzeba nawet dyskutować. Człowiek się rozumie jakby, wiesz, bez słów. Łatwiej się żyje przy takich ludziach, łatwiej się funkcjonuje. Ci ludzie też rozumieją pewne zachowania. Także to jest, też jest taka troszkę inaczej jest. I dlatego właśnie o tym mówię, że im częściej będziemy się uśmiechać i cieszyć się z tego, co mamy, tym częściej zdamy sobie sprawę, że więcej nam nie jest potrzebne. No. Najważniejsze jest zdrowie i uśmiech dookoła. Więcej nie jest potrzebne. Nie jest wtedy jeden dla drugiego obciążeniem, tylko radością bycia. Dokładnie tak to się dzieje, że wtedy drugi człowiek jest taką radością, nie jest obciążeniem. Jeżeli zrozumiemy też, że człowiek, który jest w naszym jakby w naszej grupie, czy to jest rodzina, czy to jest praca, czy to jest nasza mała społeczność, że każdy z tych ludzi jest kompletnie inną osobą. I to, że ktoś zachował się w taki sposób lub coś powiedział w taki sposób lub zrobił coś w jakiś sposób, którego nie rozumiemy, to nie znaczy, że to jest złe. To znaczy, że ta osoba myślała w inny sposób, coś robiąc lub mówiąc. Miała ku temu powód. I jeżeli sobie zdamy z tego sprawę, zostawimy to, to jakby odłączamy się od tego i jest dużo łatwiej jakby funkcjonować. Wtedy naprawdę jest takie odczucie energetyczne. Wtedy potrafimy odczuć, kto jest zły, w sensie kto na przykład ma dzisiaj słabszy dzień. Wtedy rozumiemy, czemu na przykład ktoś się tak zachował. Nie oceniając tej osoby, rozumiemy, czemu się tak zachował. To jest naprawdę niesamowite. Wiesz, kiedy masz kontakt z ludźmi, których nie rozumiesz czasami, ich zachowania, ale kiedy czujesz,
to rozumiesz, wtedy zaczynasz rozumieć, że akurat to nie była chwila najlepsza dla tej osoby. Coś tam miało jakiś problem z czymś, a ja to czułem poprzez słowa, poprzez energię, jaką emanuje. Więc jest dużo łatwiej żyć w sensie takim właśnie, im mniej się wybiera takich rzeczy, które nas otaczają, tym w sensie takich gadżetów, jakichś takich zachcianek, jakichś takich, wiesz, wszystko, co odciąga uwagę, tym łatwiej jakby odczuwamy to, co jakby emanacje natury, emanacje ludzi wokół nas. No, jest łatwiej, dlatego jeżeli mogę ja ode mnie tak powiedzieć, to starajmy się wybierać tą jasną stronę, tą jasność, to słońce. To się już, Michał, dzieje. To się już zaczęło, to rozdzielanie. Tak? Tak. To już jest. Tak, to się zaczęło, to się cały czas dzieje. I to się będzie kumulowało w ludziach. I to już też nieraz to widziałem w podróżach, że energie, które wychodzą z ludzi, z niektórych wychodzi jakaś agresja, jakieś takie dziwne smutki, emocje dziwne, takie mało przyjemne. To jest też właśnie oczyszczanie się, bo energie ciemne oddzielają się od jasnych i zabierają to ze sobą, więc z jasnych jakby istot też są wyrywane te ciemne energie i to z nas wychodzi taka właśnie i smutek, i złość, i negatywy, to z nas jest też wydzierane i zabierane tam gdzieś w głąb. Sobie idzie z tymi ciemnymi razem energiami. Więc pewne rzeczy się muszą wydarzyć. To musi się wydarzyć. Jak dojdzie do rozdziału całkowitego, do odczepienia się, to jedni... To będzie to rozwarstwienie, tak, jedni zostaną tam, gdzie zostaną, drudzy znajdą się tam, gdzie się znajdą. I to będzie też działać jednocześnie, ale będzie... Jakby to będzie to rozwarstwienie, które to jest ciężko powiedzieć o tej drugiej, jakby tej płaszczyźnie, nie wiem jak to nazwać, tej drugiej energii. Jakbyśmy byli w jednym miejscu, ale będziemy żyć kompletnie inaczej. O, może tak. Tak to mogę powiedzieć w skrócie. Michał, ja tutaj jeszcze chciałam, poproszę o informację. To jest bardzo ważne. Chodzi o ludzi. Nie świadczy o tym, co kto je. Znaczy się, że jak tam podjadasz jeszcze mięsko czy coś, to nie przejdziesz na tą drugą stronę. Bo niektórzy zastraszają, jak ty jesz to i to, to nie przejdziesz. Jak to robisz, nie przejdziesz. Chodzi o innego. To wszystko chodzi cały czas o intencje, chodzi o energię. Jeżeli jesz mięso, to sobie jedz to mięso. Nikt ci nie zabrania jeść mięso. Jeżeli chcesz pić alkohol, pij ten alkohol. Też ci go nie zabroni. Czy cokolwiek innego. Pij sobie to. Ale jeżeli jesteś w stanie oczyścić się z tego, bo to też każda energia, którą wpuszczasz do organizmu, do swoją przestrzeń energetyczną, powoduje jakąś małą zmianę. Jeżeli na przykład mięso, czy alkohol, czy jakiekolwiek inne używki nie są zdrowe, a więc zaburzą ci twoją energię i zaburzają twoją energię, jeżeli jesteś w stanie się z tego oczyścić, to wszystko chodzi tylko o intencje. To jest energia, która jakby, jak to powiedzieć, która tworzy i niszczy, o tak można powiedzieć. Dobrze, ale po rozdzieleniu się przestrzeni nikt nie wie tego, co nasze ciała będą potrzebowały tam. Oczywiście, że nie wie. I to właśnie do tego zmierzam, że to wszystko chodzi o intencje. Właśnie. My jesteśmy też jakby ssakiem, który potrzebuje i tłuszczy, który potrzebuje białek zwierzęcych do jakby budowania naszego ciała. Więc to my tego, to potrzebujemy, tak jak inne zwierzęta. Potrzebujemy jeść mięso, potrzebujemy jeść ryby, potrzebujemy jeść rośliny, bo to nas buduje. To buduje ciało, które wzrasta.
Także nie ma. Jeżeli ktoś nie potrzebuje jeść mięsa, to sam przestanie jeść, nie mówiąc komuś, że ma też tak robić. Po prostu sam będzie je zmniejszał. Jeżeli ktoś nie potrzebuje lub przejdzie mu ochota picia alkoholu, też to zrobi. Nie będzie pił alkoholu. Innych używek tak samo. I nie wytykając innych palcami przy tym, że ktoś to dalej robi. Przejście oznacza bądź czysty dla innego istnienia, bądź pozytywny dla innego istnienia. Nie bądź barbarzyńca, bo dla mnie jest barbarzyńca, który niszczy, zabija po to, żeby, bo to mu zrobi przyjemność, albo po to, żeby wyrzucił jeszcze to, tak? Tak. Tak, ale to jest właśnie to, o czym żeśmy przed chwilką też rozmawiali, że nie jesz mięsa, to nie oceniaj innych, którzy jedzą mięso. Jeżeli... Złym człowiekiem, bo jeszcze potrzebuje... Tak. Bo to jest fałszywe. Tak. Tak. Innych ludzi zaczynają się bać. Jak zaczyna się bać, wytwarzają złą energię. Dokładnie, więc tak samo to się tyczy wszystkiego innego. Jeżeli zrozumiesz siebie, to zrozumiesz też innych i zaczniesz odczuwać tych innych ludzi. Zrozumiesz, że ktoś zrobił coś lub nawet, mówimy to mięsie, je mięso i on ma jakiś powód ku temu. Może ma takie zalecenie lekarskie, może ma jakieś, nie wiem, kulturowe do tego podejście, może po prostu uwielbia smak mięsa. Nie oceniaj tego. Niech ta osoba robi sobie to, co ona potrzebuje w tym momencie. I tyle. I to jest właśnie to, czego powinniśmy się odciąć od oceniania i uczestniczenia jakby w takim życiu ludzi w taki sposób, żeby na nich wpływać. To należy do manipulacji. Jeżeli ktoś manipuluje, to jest złym człowiekiem. Lepiej pożyć takiej osobie smacznego i nic więcej. Już, i zostaw to. Nie można mówić komuś, ty jesteś zły, bo jesz mięso, a nakłada na siebie, na twarz rzeczy, kosmetyki, którym są zwierzęta. Zwierząt są te robione z laboratorium. Tak. Testowane zwierzęta. Tak, to jest właśnie to. To jest przeciwność wszystkim. Tak? Jeżeli nie chcesz tym uczestniczyć, tak, to nie wybieraj tego, nic więcej. To jest to właśnie, co chciałam przekazać. Nie wybieraj tego, czego nie chcesz. Już. Zobaczysz, że życie zrobi się lżejsze. O to chodzi. Michał, dziękuję serdecznie. To już taka była pogaduszka na koniec. Tak, troszkę tak, ale faktycznie, wiesz co, jak już tak, żeby nie przedłużać, ale jak się miałem okazję, że tak powiem, tą możliwość bycia w różnych miejscach, jakby w różnych przestrzeniach i cały czas widzę to, jakby te wymiany, te łączenie się energii, te przepływy energii i nie wszystko jestem w stanie powiedzieć, bo jest tego zbyt dużo, żeby mówić o tym, bo to można mówić dosłownie miesiącami, ale kiedy czuję się to, czuję się intencje, czuję się te przepływy energii, czuję się stop w przepływie energii, skąd ten stop się pojawił i tak dalej, to się idzie za tym źródłem i to się odczuwa. I przez te wszystkie podróże, wszystko, do czego ja mogę to jakby podłączyć, to jest intencja. To jest tylko intencja. Jeżeli masz szacunek do jedzenia i zjesz to jedzenie, bo to jedzenie zostało ci dane od Stwórcy, od źródła, które stworzyło ci to jedzenie, w formie zwierzęcia, w formie liścia, w formie korzenia. Tutaj na ziemi zostało dostarczone. Tak, zostało to stworzone, żeby była ta harmonia w naturze. Jeżeli to zrozumiesz, to będziesz miał szacunek do jedzenia. I to jest ta intencja, która jakby zneutralizować jakiekolwiek toksyny, jakiekolwiek różne takie rzeczy, które mogą na przykład spowodować jakiś mały chaos w organizmie energetycznym. Dlatego kiedyś na przykład w pewnych kulturach były podziękowania dla bogów, dla różnych jakichś tam bożków innych za plony, za jedzenie. Właśnie po to, żeby oddać cześć temu, że to zostało dla nich jakby dane, że to otrzymali. Że człowieka i naturę została zadbana, żeby... Tak, i dlatego... Jego, my też jemy... sałaty i inne rzeczy, bo to
znikąd nie wyszło to. Z wody nie wyszło, zostało dostarczone. Ta różnorodność, że każdy może korzystać. Tak, tak. I żeby tą energię zaakceptować, to po prostu trzeba ją zrozumieć. Jeżeli ktoś gardzi jedzeniem, używa tego jedzenia jakby nie w sposób, jaki powinno się, no to już jest troszkę inaczej. To wtedy jedzenie potrafi być, no mieć taką cięższą energię. No. Czy to są fabryki, czy to są jakieś przetwórnie, czy to jakiekolwiek coś, co jakby neutralizuje te oddanie się, na przykład te oddanie natury dla człowieka, przetworzone przez fabrykę, jakby traci tą energię jakby, która energetyzuje ciało, które je spożywa. Także dlatego właśnie mówię, że po tych wszystkich podróżach jedyne, co jakby łączy, spaja te wszystkie pozytywy, to jest właśnie ta samoświadomość i intencja. Może zrobić najgorszą rzecz w swoim życiu, ale nie mając tej intencji, ona nie jest ta najgorsza, ona nawet nie jest zła. Ona jest tak naprawdę, staje się neutralna. Jeżeli zrobisz komuś krzywdę, nie wiedząc o tym, to nie jest to krzywda. Tak po prostu wyszło, to jest takie zdarzenie, tak miało być. Doświadczenie z tego wyciągnięcia. Tak, to jest doświadczenie. Także tu jest ta cały czas intencja. Jeżeli chcesz komuś krzywdę, ta krzywda po prostu odbije się na tobie. Jeżeli chcesz komuś dobrze, a wyjdzie inaczej, to znaczy, że może ta osoba nie była na to gotowa. Więc cały czas intencja. I do tego myślę, że to się cały czas spina. Do jednej rzeczy intencja. To, do czego dążysz. To już długo byłeś teraz w podróży, w tych przestrzeniach, będziesz teraz powracał. Tak jest. Pozdrawiam tam wszystkich, wyślij właśnie te piękne intencje. Wyślij. Się też pokłonili, aż to fajnie zobaczyć łobot, tak jakby naraz. Tam się coś dużo zmieniło w tym świecie, że tak powiem, jakby tych przestrzeniach i nawet widzę Bezius, mój przewodnik duchowy, są jacyś tacy bardziej, no nie wiem, może moje patrzenie się zmieniło, ale są bardziej tacy zadowoleni, bardziej blisko mnie, jakby tak, takie odczucie jest, jakby to jak bardziej jak w rodzinie, wiesz, o może tak. No dzięki nam zaszły też tam w uniwersach duże zmiany, nie? Tak. Tak, rzeczy się dzieją. Dalej dla ludzkości będziemy, jeszcze pociągniemy może odchodzę z ciała i co dalej. Mamy może przekazania, tak? Przekażemy dla ludzi, żeby się nie bali, nie bali się odejścia z ciała, żeby wiedzieli, jak to bywa. I dalej, tak? I tam na pewno jeszcze będziemy mieli parę tematów ważnych. Także kochani, pozdrawiam was wszystkich. Michał, wielki ukłon dla ciebie. Ja również dziękuję za to, że też mogłem, że mam komu przekazywać, że są ludzie, którzy się jakby słuchają, interesują, tak, że nie idzie to w puste gdzieś tam. Często budzą się też. Tak, to jest... Wiesz co, tą wiedzę, o której my teraz mówimy, którą mieliśmy okazję, że taką doświadczyć, zachować dla siebie, to byłoby marnotrawstwo trochę. Także fajnie, że coraz więcej ludzi słucha. Dobrze. Teraz będziesz wracał. Ja już wracam. Już. Fonicznie rozłączam się. Dobrze. Dobrze. Powracaj.